impreza oczywiście nie pierwsza, w tej scenerii pierwsza, bo zazwyczaj oczywiście tego Pstrąga się eksploatuje w lipcu, w sierpniu, a tym razem postanowiliśmy również zrobić zimową edycję, jako taki piknik przedświąteczny. Nieważne jaka pogoda, od razu założyliśmy, bez względu na to jaka będzie pogoda, impreza się odbędzie. No mamy znakomite koła gospodyń wiejskich, naprawdę nasz poziom kół gospodyń wiejskich z naszego terenu, szczególnie z gminy Kłodzko, z gminy Szczytna, ale też z gminy Bystrzyca, jest naprawdę bardzo wysoki. No tworzą dzieła sztuki, jeżeli chodzi o Pstrąga, ale nie tylko, również inne potrawy, ale dzisiaj przede wszystkim króluje Pstrąg. Panie i panowie, bo to nie tylko panie, w kołach gospodyń wiejskich przygotowały tutaj do oceny po 3 potrawy. Uważam, że poziom bardzo wysoki, jesteśmy bezpośrednio po ocenie, spróbowaliśmy 18 potraw, no muszę powiedzieć, że wszystkie powyżej przeciętnej zdecydowanie, a kilka naprawdę wybitnych. Ogromna różnorodność, w zasadzie ani jedna potrawa się nie powtórzyła, to też jest bardzo ważne. Oryginalność, myślenie, czasami bardzo odważne, jak chociażby tutaj sushi, no więc już taka kuchnia, powiedziałbym, wymagająca. Ale również i Tatar z Pstrąga, no wiele, wiele ciekawych pomysłów. Jury nie miało łatwego zadania, zobaczymy jak to z punktacji wyjdzie. Ale będziemy się starali docenić oczywiście wszystkie tutaj koła gospodyń wiejskich. 6 ekip ostatecznie wystartowało i można powiedzieć, że to co prezentują, no spokojnie ich kwalifikuje naprawdę na ogólnopolskie konkursy. Nasze stowarzyszenie, czyli Fundus Glaciensis, właśnie dlatego opracowało ten projekt, na który się składały dwie imprezy, i sierpniowa, i dzisiejsza, ale również warsztaty. W 4 miejscach prowadziliśmy warsztaty. Mistrz kulinarny Waldemar Załuski prowadził warsztaty z kołami gospodyń wiejskich, żeby troszeczkę nowoczesności również wprowadzać do tej kuchni, żeby ten Pstrąg nie kojarzył się nam tylko z tym usmażonym całym Pstrągiem, ale również umiejętność filetowania, przygotowywania tego Pstrąga, przygotowywania różnych potraw, operowania narzędziami, żeby po prostu tutaj ten poziom kulinarny coraz bardziej rósł. Można cuda robić z tego Pstrąga. I smażonego, i zmielić, i jako galantynę zrobić z tego. I nawet dzisiaj żeśmy robiły w cieście francuskim, Pstrąga w cieście francuskim. Momentalnie tak się rozeszły, że nieźmi nie wiedziały kiedy, a taka kolejka była i tak będzie rozkupili. Także, że naprawdę, że jest dużo rzeczy, że co można, wszystko można tworzyć, czy pierożki robić i różne rzeczy. Najczęściej to był panierowany, smażony, bo tak do tej pory. W tej chwili to już jest tyle różnych nowości. Można tatar z Pstrąga, można roladę z Pstrąga. Tutaj też są dzisiaj pierogi z Pstrąga, więc tych potraw jest naprawdę różnorodność i na różne sposoby. Mamy sushi z wędzonego Pstrąga, Pstrąg smażony z mandarynkami, w zalewie z mandarynek i Pstrąg w zalewie octowej z blanszowanymi warzywami. Przygotowaliśmy świąteczne pierogi właśnie z Pstrągiem, pieczone na głębokim maśle, później te pierogi były, które później można wykorzystać ewentualnie do zjedzenia razem z barszczykiem. Również przygotowaliśmy gołąbki świąteczne, czyli ryż, kasza jęczmienna, zblanszowane warzywa i do tego oczywiście Pstrąg smażony na maśle, zawinięcie w kapustę włoską i podane z grzybami. I przygotowaliśmy taką świąteczną sałatkę, czyli Pstrąg pieczony na maśle, boczek wędzony, również pieczony do tego cebula, świeży pomidor, świeży ogórek, pomarańcz, sok z pomarańczy i jogurt naturalny. U nas w domu zawsze jest skarb, jest Pstrąg, jest szczupak, bardzo lubimy ryby jeść i zawsze jest co roku na święta.